No, myślę, że za chwilę również o innych uczelniach będziemy mówić w tym zakresie patologicznym niestety. Prawda jest taka, że poprzednia władza kompletnie doprowadziła do zdezorganizowania tego systemu nauki szkolnictwa wyższego w Polsce. Minister Gowin chciał zdecentralizować, czyli odbiurokratyzować. No to efekt jest całkowicie odwrotny. My dzisiaj mówimy, że kluczową sprawą, jeżeli chodzi o naukę, to jest jakość nauczania. Więc ja chcę powiedzieć, jak pan mówi o tej słynnej uczelni, tym Collegium Humanum, to chcę państwa poinformować, że tam w tym roku jest zapisanych na studia 25 tysięcy studentów. Przy 80 nauczycielach akademickich. To jest po prostu przerób. Jest niesamowity.